No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Lego Batman. Tym razem bodajże czeka nas chyba misja piąta, nie jestem pewien. W ogóle nie wiem jak długo będziemy rozgrywać tę misję, bo jak zauważyliście, to pewnie takie około 10-15 minut. Teraz tutaj, tak, misja piąta, twarzą w twarz. Ciekawe, z kim teraz się będziemy musieli zmierzyć. Historia. Zresztą jestem ciekaw. Edward Nigma, tak? Czyżbyśmy teraz mieli potyczkę z samym Riddlerem? Zobaczymy. Niech się wczyta wszystko, no bo to jest dla widzów, którzy tam czasami by sobie chcieli zapisać. Oczywiście nie będę tego trzymał tak długo. W każdej chwili sobie możecie zapauzować, gdy ja zawsze tam sekundę czy dwie zostawiam, a póki to jest cały napis, także bez ociągania się rozpoczynam historię z Riddlerem. No to jak Robin ułoży te klocki, to strach pomyśli, co z tego wyjdzie. Pewnie jakiś sedek w tym stylu. Zameczek. Nie, to raczej nie chodziło o zameczek. Co to teraz wyszło? Oni są ciemni. Ale podła nora. Przykład gorszego szajcy nie mogli wymyślić, ale... Batmobil pierwsza klasa jest zrobiony. Ciekawe, czy uda się teraz uzbierać tego superbohatera. Jak widziałem poprzednio, no to jest taki raczej... Mogę to zniszczyć? Deficytowe, ale... Siwe są za 10. 10 to nam guzik daje, tam przynajmniej... Lepsze są te złote, bo one są za stówkę bodajże. No ale dobra, niszczymy to. Niszczymy tego jak najwięcej, żeby zebrać tego superbohatera, bo nam też tam chyba jeszcze później dodaje. Nie pamiętam co. No, okej, dobra, tu zbieramy, tu zbieramy. Żarówką mogę jeździć, ale nie chcę ją jeździć. Zupełnie niepotrzebne. Te słupki mogę zniszczyć? Myślałem, że nie, no ale coś chodziło zapytać, nie? Spróbować mogłem. Robin dostał pysk, ale na to pewnie zasłużył. Okej, tu nie ma nic. O, jeszcze coś mogę zbudować. A co to jest? Niebieski klocuszek. Niebieski klocuszek bierzemy na pewno. Oj, to jest jakaś grubsza taka rozruba chyba. Dobra, teraz... O co tu chodzi z tym budowaniem? Czy to jakiś szałas robią sobie? A nie, szałas. Ciekawe, ciekawe co z tego wyjdzie. Dobra, ja na duszę tu. Ciekawe, czy robi się skapnie, żeby powiedz tam. No oczywiście, że nie, bo po co, nie? Jaki skan, nie no, bez jaj. Ktoś kto wymyślał takie gry, to faktycznie musiał trochę na tym posiedzieć. O, ale jak fajnie. W sumie ciekawe, czy jak tak będę jeździł, to dobrze. Ty wiecie, będę jeździł i będę zbierał tą całą kasę tak za friko praktycznie. Skali się tu tyle nabrało, no przecież cholera jasna. Dobra, tam dostał jakimś super zabójczym batarangiem. Ten też. Strasznie wkurzający są ci z tą bronią, bo stanie na odległość. Niby fajnie, niby pięknie, a tak tłucze. O, czyżby mieli jakiś nowy strój dla Batmana? Batman chyba wszystkie stroje, od Robin chyba jednego nie ma. Jeśli dobrze pamiętam. Co to za strój? Aha, to jest chyba ten do szybowania. Zaraz zobaczymy. Nie w tą stronę, gość, nie w tą stronę.
Robin jełopie, byś się szczaił, że trzeba to podnieść. To jest właśnie chyba taki główny, wiecie, minus tej gry, no bo cholera, to było fajne, gdybyśmy, wiecie, mogli sobie tam normalnie wejść bez, wiecie, bez jakichś najmniejszych przeszkód, a ta druga postać by, jak ten najnormalniej w świecie sobie, jakby to powiedzieć, no wykonałaby tą najprostszą czynność, przecież takie coś to chyba mogli zaprogramować w komputerze, nie? Że jak jeden wejdzie tam, to on by sobie, nie wiem, powiedzmy, podszedł gdzieś indziej. To tą batarangę muszę użyć. No i... czyli o to chodziło już. Szczerze mówiąc, nawet zwątpiłem. A to muszę przejechać tym autem głupim pewnie. Dobra, to tutaj bankowo spadnę na pysk. Czy mi zniszczyli to auto? Jaki fuks! W sumie jak mogę jechać autem, to sobie pojadę autem, wiecie, jak to wszystko poniszczę. To zawsze dostanę jakąś kasiurkę za friko, nie? Ja tu widziałem, że coś takiego... Dalej, dalej, bo to jest niebieska moneta, no. Teraz mogę ich wszystkich wytłuc. Co to były? Jakieś czujniki, czy co? Nie mam pojęcia, ale dobra. Tu jest jeszcze bankomat, to jest bankomat. Tak, to wygląda jak bankomat. Dobra, wsiadamy do auta i... I wiecie, i niszczymy sobie, bo to wszystko dostanę kasiurkę. Lego Batman takiego prostego jełopa nie umie załatwić. Znaczy wstyd. Batman jest Robinem teraz. Nieudacznikiem. Dobra, zbieramy kasę. I... No wyjdzie Batmanie ty. To jesteśmy tym metalowym czy tym odkurzaczem? Metalowym. Chyba nie biega jak po blaszce. I tu coś też może zbudować chyba, także co, zobaczymy co on zrobi teraz. Nie wiem, dziwne, co najmniej dziwne. A on chyba znak dolara zrobi. Ciekawe, czy jakieś monety wypadną. O, sprytne, przyszliśmy na to, nie wpadł. Tam widzę, są jakieś niebieskie monety. O, fuck! Nie no, tak to nie będziemy się bać, bo tylko do kasy tracił. O to tu raczej nie chodzi, także jakoś trzeba ten system zabezpieczeń obejść. Ale to właśnie chyba po to był nam potrzebny metalowy kostium. Ciach, dobra. Szkoda, że nie może tutaj szybciej, bo teraz skoczy, wiecie, on spadnie zbity pysk. Idź Robinie, bo jest tak nędzny do niczego. Niebieski klocek sobie weźmiemy, znaczy się niebieski klocek. Wiedziałem, że to skopię, wiedziałem po prostu, że on to skopię. Tutaj dużo nie brakowało, bo on by to skopał. Okej, tu zbieramy. Tu są to jakieś żółte klocki, to jest na ten kostium taki z odkurzaczem.
Wiecie, miał być jakiś super kostium, to okazało się, że robi zwykłym pomywaczem. Lata z odkurzaczem. Piękny rym nawet wyszedł. Okej, tu wszystko niszczymy, tu jakieś czerwone klocki znowu. Których nie chcemy na razie. Tutaj coś jest ciekawego? Reflektor, mogę go zniszczyć? Oczywiście, że nie, bo po co? Coś tu jest albo nie tak, albo czegoś brakuje, zaraz się dowiem czego. No tak, mogę to zbudować, nie jest. Słuchajcie, że musimy to we dwóch zrobić. Jestem Lebiega. Boże kochany, przecież jak? No nie tam wejdę. Patrzę, się teraz spadnie, w ogóle nie super. To będę musiał wejść jednym i drugim. Ile robi? Dobra, może robimy być jakiś uda. Teraz w najprostszym momencie nie dam rady, bo pokona mnie jakaś głupia rynna. Nie wiem, tak to można nazwać. Robin ani mi się wezwadzić. Tak nie będę to grał do samej śmierci. Dobra, jeszcze jeden, dwa skoki i... Musimy się urwać. Zatrybił, zatrybił. Szerobin dostał wpysk, ale na pewno zasłużył. Two Face. Jakie gluty. To kwas jest jakiś na to. On może chodzić po kwasie od kiedy? Dobra, dostał wpysk. Drugi raz. On nie ma życia. Jest niemożliwe, że nie ma tyle życia. Robimy sobie samą może strój i teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz on będzie tym odkurzaczem naparzał. Okej. Siorbaj robinek, siorbaj, wciągaj co się da. Nie no, papa, ale byś głupi, żeby tu skoczyć. Okej, okay, teraz robinem podbiegniemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej, okay, dobra. Mam 16, muszę mieć 25. No i mam 24, co teraz robić? Tu może będzie coś z tego. Okej. Okay. Z tego też coś będzie? Będzie, dobra. Zobaczymy teraz, co z tego wyjdzie, co nam ułoży. Co mi łódkę zrobią? Co najmniej dziwne,
Co, teraz już nie mogę... Szlak jasny, by to trafił. Dobra, tu Face dostał wpysk. Co jest jakiś zbir? Są swoją fajną monetką. Zbiry to nie problem, najgorszy będzie tylko ten łachów z tym. Z bronią, a tak to myślę, że nie będzie żadnego problemu. Okej, to jakieś podejście tam się zrobił, to się zrobi drugi. Ale czy chyba trzeci się zrobi, co? No przecież patron może by to przeleciał, no potem to sierota robił. Okej, okej. Styl walki bardzo podobny do Arkham Asylum. Po prostu praktycznie ta sama kombinacja ciosów. Nikt nie jest w stanie nas uderzyć, tylko niezauważalna kontra. Ciach, 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 ciach. I tu co jest? Nie ma nic. Ha, to część bapanka. Co, jestem za daleko? No, że szlak jasny by to trafił, no. Kurwa, za głupi nietoperz. Dobra, teraz sama nadzieja w Batmanie. Przecież wolałbym osobiście uniknąć czegoś takiego, no ale skoro się nie da. Dobra, idziemy za tu hajsem, zobaczymy kto to poprowadzi. Bo ja cię nie mogę. Sporo niebieskich, widzę, że jakieś łapki tu są. Zielony. Ale czemu to mnie zabiło? No przecież... Muszę to przelecieć, bo nasze gminy wykończy. A Robin tam nie obchodzi. Mamy filmik, oczywiście. Tame Song z Batmana. Tron ze złota, niezłe. To dwóch naraz będzie. To jest... Powiem co najmniej ciekawe. O, muszę skrzynię mieć, tak? Oczywiście banda zbirów. Normalne. No jem tego tutaj, co się wcięki jak bars. Co tak głupie? Bo nie uzbierał tego prawdziwego bohatera. Nie
Zabieramy klocuszki, te są nam najbardziej potrzebne. Dobra, 2 na 5. Jeszcze nie trafiłem, no dobra, ja to jakieś silne ze skarbu, może tu uda się wejść. Się uda wejść. Mamy takie panie skitra, no nie? W ogóle tego nie było widać, dopiero jak podszedłem. Bo działam, że to jakaś skitra. Niebieski. Bo dużo nie brakuje, przydałoby się naprawdę, żeby... Jest prawdziwy bohater, dobra. Lustro robi. I zrobi to lustro, to pewnie znowu uderzymy tam do Riddlera tego. No i piękny zastaw. O, Riddler szybciej traci życie, dosyć szybciej. Bardzo dobrze. Jakbyś mówił, system walki to jest patch, wypisz, wymaluj Arkham Asylum. No to, który teraz wyskoczy tu? Raz, dwa, trzy i chyba tu ucieknie po trzech właśnie. Ale Two-Face? No nie, gnoje z bronią. Najlepsze jest to, że każdy kopie Robina, Robin kopie każdego, ale nikogo nie załatwi, wystarczy. Ua, co tam się stało? Dobra, Riddler dostał. No i teraz, no to Two-Face'a trzeba lać. Two-Face to nie problem, myślę. Gdzie jest Riddler tutaj? No i dobra, to jest chyba w tej walce. Jakoś nie była zbyt trudna czy wyzywająca. Trudniejsza już była chyba ta z Mr. Freeze'em. No tak, nasz łomny Robin. Co i to było na tyle chyba, co? No dokładnie. To wiem, że poziom ukończyłem. Co tu jest? Tutaj superbohater zebrany. Udało się na szczęście. Suma Lego Monty nie obchodzi, około 3000 już mam. Mini zestawów też się ma się chwalić, bo za dużo tego nie było. Dokończ historię. No dobra, dokończymy historię. Wejdziemy Enter, zobaczymy co to wyjdzie teraz. I jakiś cinematic końcowy. Arkham Asylum. Co on wiezie tych wszystkich czubków teraz? Clayface, dobra. No sobie Freeze się lalkami bawi. Nieźle. Tam ma dżunglę w pokoju. A ten co? Moneta wypadła. Czyli tak powiedzieć, jakby jeden odcinek ma z głowy Batmana. Nie no, napisów nie chce mi się. Kogo obchodzi, kto był dyrektorem, czy coś chodzi o grę i zabawę. 7-8%. Nieźle. Okej, to też pominiemy. Jesteśmy znowu w jaskini Batmana, dobra? Teraz chyba będą nas czekały misje z tego drugiego. Tam chyba był coś innego. Zobaczymy, co tu będzie. Pod komputer. Ulepszenia kostiumów, filmiki, fiszko, dodatki, postacie. To jeszcze nie teraz, to obiecałem, że zrobię. Ale jeszcze nie teraz, na razie idę zobaczyć, co teraz będzie za część kolejna. Bo tutaj się zjeżdżę na dół, jeśli już pamiętam. Tak, sala misji bohaterów, dokładnie o to mi chodziło. Samochód mamy już cały skończony, to jestem pewien.
odcinek drugi Pingwin Szaleń, tak, to teraz na pewno będzie odcinek z pingwinem. Chłopie dziobem ten, batyskaw chyba, coś takiego, no ale dobra. Koniec głupiego gadania, na tym kończymy ten odcinek, życzę wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.